Słuchajcie, rynek ezoteryczny w Polsce, jak już wiecie, jest warty 2 miliardy złotych rocznie. Tyle pieniędzy ludzie zostawiają różnym wróżkom, przepowiadaczom z tarota, z kul i innych części ciała. Ale jeszcze większy jest rynek uzdrawiaczy. Wiecie, ręce, które leczą, oczy, które patrzą, usta, które całują, uszy, które strzygą na zero. Przykładem może być słynny polski uzdrawiacz indyjski Pamparampam Rampa Pampam. Tak naprawdę Cecyl Parzydło, który leczy w Polsce nogami, prawą i lewą, chociaż prawą ma lepszą. Do niego trzeba się wystarać o podwójne zaproszenie, bo leczy dwoma nogami. Prawą leczy choroby przewlekłe jak tasiemiec, lisza i ucieczki z domu, lewą daje pobudzającego do życia potężnego kopa. Niektórzy wróżbici są po prostu, niewiarygodni, potrafią wszystko przewidzieć. Należą do nich jasnowidze z największego w Polsce rynku ezoteryki parabankowo-giełdowej. Ten rynek pochłania rocznie oszczędności wielu pokoleń. Ci ekonomiczni jasnowidze wróżą coś za dużą kasę, a następnie za jeszcze większą tłumaczą, dlaczego ich wróżby się nie spełniły, a jak im trochę jeszcze zapłacisz, to dodatkowo każą ci sobie ufać, a jak im jeszcze dorzucisz, to uciekną przed sprawiedliwością. A teraz uwaga, kto nam prześle skan dowodu osobistego i 100 zł, to powiemy mu, jak się nazywa.